No ale na szczęście gdzieś tam na rodzinnych półkach i tak zawsze miejsce się znajdzie. Zresztą Bartosz Matejas, z tego co słyszałem, to zrobił tak samo. Poproszę, przywitajmy go gorąco. Dzień dobry, witam was serdecznie. Nawiążę do tego, co mówił Wojtek o tej ankiecie, którą prowadził na stacji i pytał, kim chcieli ludzie być, jak byli mali. Ja słyszałem taką sondę wśród przedszkolaków, bo to się zmieniło teraz, i zadano im pytanie, kim chcieliby być, jak będą dorośli. I wiecie, co większość z nich odpowiedziała, głównie chłopcy? Jeden mówi, ja chciałbym być prezesem. Pani redaktor pyta, dlaczego? Bo prezes nic nie robi, a ma dużo pieniędzy. Dla tych, którzy mają być nieszczęście prezesami, wiecie, że to nie jest prawda. Moja żona też w to nie wierzy, bo mówi, że ja między piciem kawy dużo mówię. Dzisiaj postaram się zmieścić 15 minut. Niektórzy możecie kojarzyć mnie z firmą Prographix, bo tam pasjami masowo lubimy tworzyć treści indywidualnie dopasowane do klienta na papierze. Dlatego się cieszę, że dzisiaj Paweł Tkaczyk pokazał, jak to mocno działa w Biblii, na papierze Gutenberga. Na początek chciałem wam pokazać pewien krótki materiał filmowy i nie zwracajcie uwagi, proszę, jaka to jest stacja telewizyjna, nie ma tu żadnych podtekstów. Chodzi o to, to się mogło przydarzyć w każdej stacji, bo to była relacja na żywo. Chodzi o to, żebyście oglądając to ocenili, jaka jest jakość dialogu tutaj. No właśnie, i gdzie będziemy chodzić? A przyjeżdżają do nas grupy z całej Polski, żeby podziwiać naszą różę bez kolców. A proszę powiedzieć, czy w ogóle konsultowano z wami fakt przedłużenia koncesji firmie? Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem. Rozumiem, czy skonsultowano z państwem... Poczekam jeszcze, bo widzę, że się wam podoba. Minie odmiennie. Choć nie do końca wiem, o co chodziło z tą różą bez kolców. No dobrze, ale dlaczego zaczynamy od dialogu? Otóż dlatego, że dialog, moi drodzy, to jest podstawa budowania relacji człowieka z człowiekiem. I tylko w relacji z drugim człowiekiem możecie ujrzeć siebie jako osobą wyjątkową. Tylko w tym, jak ta osoba na nas patrzy, możecie zobaczyć swoją wyjątkowość. Wyjątkiem był, znaczy narcyzowi tego nie było, to nie było potrzebne, nie był potrzebny drugi człowiek, jemu wystarczyło lustro jeziora. Jak jest dzisiaj? Dzisiaj dialog marki z klientami jest dosyć podobny do tego, co widzieliście na filmie jeszcze niestety. Mówimy o personifikacji marki. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na komunikację z marką w kategorii właśnie takiej jak człowiek z człowiekiem. Słowo experience jest dzisiaj królem w komunikacji marketingowej. W różny sposób experience, client experience, consumer experience, B2C. Nie myślisz, że to jest takie trochę odhumanizowane? A dlaczego nie age to age? Dlaczego nie mówić i opierać swoją komunikację na human experience? I nie traktować klienta jako rekord w bazie danych. Bardzo nie lubię, jak, ponieważ my dużo bazami się zajmujemy i klient nas pyta, ile macie rekordów w bazie, a nie ilu macie klientów w bazie. A czy warto? Warto, dlatego że 67% waszych konsumentów, którzy mają pozytywne doświadczenia z waszą marką, jest w stanie zapłacić więcej za produkt i wcale nie mają z tym problemu. Natomiast 57% klientów, którzy mają negatywne doświadczenie z waszą marką, przechodzi do konkurencji, nawet jeśli macie dobry produkt. Ilu zmysłów używacie najczęściej na co dzień? Podejrzewam, że mało kto z was ma świadomość, że patrząc codziennie, spędzając godziny przed ekranem smartfona, laptopa, komputera, telewizora, używamy tylko dwóch zmysłów. Ja was chciałem teraz zaprosić na krótką podróż do świata pięciu zmysłów. Ty
Did you know there's a world of miracles inside our bodies? For example, your eyes can see 10 million shades of color. Sometimes all you need to do is look up. We can hear thousands of sounds, from 20 hertz to 20,000 hertz. Our bodies can withstand temperatures around 60 degrees centigrade. Our tongues can differentiate 100,000 different tastes. Our noses can distinguish more than a trillion scents. Knowing each one of them, that's the tough part. Get out there. Explore. See. Smell. Hear. Taste. Touch. Widen your world. W takiej mapie trendów, które będą bardzo wyraźne w ciągu najbliższych 20 lat, w takich pięciu segmentach, jak widzicie, znalazłem w trzech segmentach aż cztery bardzo wyraźne trendy, które odnoszą się do pięciu zmysłów. Jeden z najsilniejszych trendów, jaki będzie w komunikacji pojawiał się już za rok, to jest trend, w którym ludzie w sposób naturalny, podświadomie mają takie pragnienie doświadczania świata pięcioma zmysłami. Dlaczego naturalnie? Dlatego, że Stwórca obdarzył każdego z nas pięcioma zmysłami, więc grzechem jest korzystać tylko z dwóch. Technologia przyjdzie nam z pomocą i to niebawem, bo zobaczcie, w segmencie technologiczne trendy pojawi się coś takiego, że będziemy mogli przenosić smak, zapach, dotyk do cyfrowego świata. Czyli oglądając film z waszym ulubionym aktorem, który w scenie jedzenia śniadania pije kawę, poczujecie jej zapach. No to teraz, jeśli o zmysłach, to zmysł zapachu. Firma, która produkuje do kuwet taki żwirek, wydrukowała 500 mailingów papierowych nasączonych kocimiętką. Ci, którzy mają koty, wiedzą, jak koty wariują, a ci, którzy nie mają, teraz patrzą. Jaki był efekt? Właściciele tych pociech nakręcili filmiki, które później połączone razem zostały wyświetlane na YouTubie. W pierwszych kilku dniach po wyświetleniu po tym mieli ponad 500 000 wyświetleń. Za około 2-3 tysiące złotych, tyle mniej więcej mógł kosztować ten mailing. W jednej z naszych kampanii reklamowych zaprosiliśmy do współpracy influencerów. Wielu z nich z dużym zaangażowaniem mówiło o produkcie, uwierzyło w niego. Mogłem podziękować im, wysyłając im maila na smartfona. Natomiast napisałem list odręcznie. Do paczki, w której był produkt, zamieściliśmy jeszcze taką małą niespodziankę, komiks, który narysowała sztuczna inteligencja, wybierając najlepsze klatki z filmu, sesji zdjęciowej, którą kręciliśmy. I zobaczcie, jak zareagował Sebastian. Uwielbiam czytać, wiecie co, takie listy, kiedy ktoś tak naprawdę je napisze, a nie wydrukuje, więc to jest takie bardzo przyjemne i wtedy czuje się chyba to naprawdę takie docenienie, które dostaje się od drugiego człowieka. Słuchajcie, o jacie, jaka miła, naprawdę niespodzianka. Widzę, że ktoś mnie chyba tutaj cały czas śledził, bo nawet są słowa, które użyłem podczas sesji. Dokładnie o to mi chodziło. Tak. Zobaczcie, jak działał mózg Sebastiana. Jeśli czytałby ten sam content, tę samą treść na ekranie swojego smartfona, to w niebieskim kolorze jest zaznaczony obszar mózgu, który odpowiada za motywację do działania i taka wielkość tej części mózgu byłaby aktywowana do działania. Ta sama treść na papierze w liście uaktywnia 6 razy większy obszar tej części mózgu, która popycha nas do działania, na czym nam zależy, bo to wpływa na zwiększenie efektywności naszej komunikacji. Okej, to nie jest mózg Sebastiana,
Natomiast wszyscy mamy takie same. Wszyscy lepiej zapamiętujemy i bardziej emocjonalnie reagujemy na treść na nośniku papierowym. Dzisiaj korzystanie z dwóch tylko zmysłów to jest trochę tak, jakbyście w PowerPoincie mieli przygotować prezentację na I Love Marketing i mogli używać tylko dwóch kolorów, czerwonego i żółtego. Nie no, przepraszam, jeszcze jest czarny. Sorry, Cezary. To tak z przymrużeniem oka. Aczkolwiek zastanawiam się, jak będziecie myśleć o tych kolorach po 4 dniach i 60 prezentacjach w kolorach czerwono-czarnym i żółtym. To i tak trochę lepiej niż Ford, który obiecywał w pierwszym modelu te, że można kupić samochód w każdym kolorze pod warunkiem, że to będzie czarny. Dzisiaj BMW w programie Indywidual oferuje wam 400 wariantów jednego modelu. Jak ktoś nie lubi BMW, może być w innej marce premium. Nie wiem, jak jest w Dacia, nie chciałem nikogo urazić, bo to jest kategoria bardziej, znaczy inna niż premium. Bałem się to powiedzieć, ale poszło, trudno. Większość z was ma produkty, które trzeba w coś opakować. Czy nie można potraktować opakowania jako kanału komunikacji? Można. Zobaczcie, co zrobiło Oreo. Wymyślili aplikację, w której klienci mieli wpływ na wygląd swojego produktu, wybierali sobie grafikę, mogli sobie ją pokolorować w dowolnym kolorze, niekoniecznie czerwonym czy żółtym i wysłać to swoim znajomym albo Khloe Kardashian, która się słodko z tego cieszyła. Jaki mieli wynik? Po uruchomieniu tej aplikacji sprzedawali, co 16 minut realizowali jedno zamówienie. We Włoszech, bo tam wystartowała kampania, na tej kampanii zarobili w pierwszym miesiącu około ponad 500 000 euro. Na wyższej marży niż zwykły produkt, więc cena produkcji tego w technologii cyfrowej nie miała znaczenia. To jest pan, który mieszka w świecie cyfrowym. Marka odzieżowa, która wysyła regularnie katalogi do swoich klientów, dała możliwość tym dzieciakom, bo to jest taka marka dla rodzin odzież, dała swoim małym tubylcom świata cyfrowego, bo tak się już ich nazywa, oni nie pamiętają świata bez internetu, takie narzędzie, w którym mogli sobie zaprojektować wymarzoną wyspę i oni dostawali później do domu katalog z tym projektem, który zrobił dzieciak. I co się okazało? Okazało się, że ci, którzy robili te projekty, chcieli wydawać 2 razy więcej w sklepie niż ci, których dzieci tych projektów nie realizowały. Gdybym połowę tej sali dał teraz w prezencie, przepraszam, wybiorę lewą, taki czerwony kubek, gdybym was pytał, ile on jest dla was wart po tym, jakbyście się stali jego właścicielem, to byłoby to mniej więcej, przyjmiemy, 5 euro. Robiono takie badania na Harvardzie. Ta część, która by nie dostała, gdybym was zapytał, ile byście w stanie byli zapłacić za ten sam kubek, nie daliby więcej jak 2 euro. Pani nawet 2 euro by nie dała, dlatego że myślę, że nie chciała pani, żeby był w czerwonym, tylko pewnie w żółtym kolorze, bo nie lubi czerwonego. Jak I Love Marketing buduje relacje z swoimi klientami? W ubiegłym roku, w tym roku w marcu nasza agencja stworzyła taką aplikację, niektórzy może pamiętają, w której można było się stać bohaterem okładki, wysyłając swoje zdjęcie i wpisując dowolny tekst. Powiem wam, że ta akcja dostała drugie życie w internecie. I co ciekawe, wszyscy, którzy sobie zrobili taką okładkę, 66% z nich dzieliło się tym w sieci. Czyli to jest to, że chcemy jakby w drugim człowieku zobaczyć, żeby to docenił, tak? Docenił nas. Więc mój generalnie, pamiętajmy o tym, zawsze traktujemy jako bardziej wartościowy. A jeśli mówimy o doświadczeniu, to starajcie się myśleć, że to jest doświadczenie waszego klienta. Personalizacja jest 6. zmysłem, który potęguje działanie 5 pozostałych zmysłów. I 6 filarów, które mają istotny wpływ na tworzenie pozytywnych doświadczeń z marką. Zwróćcie uwagę, że tylko personalizacja i empatia na dole ma, porównując rok do roku, tendencję wzrostu znaczenia. I potrzeba, w której chcemy mieć produkty wyjątkowe, jest nieustająca, które możemy nazwać swoimi. Tutaj marka czekolady zaproponowała druk 1 000 000 opakowań, każde w innym układzie graficznym. Nie potrzebowali bazy danych. Klienci mogli z tego zrobić origami, taką krówkę, mieli tam obrys na drugiej stronie i robić sobie selfie razem z tą krówką, jak ją wypasają. Tak? Jak myślicie,
po tym, jak w social mediach dostało to swoje drugie życie, ile razy wzrosła sprzedaż tego produktu? 10 razy. Dlatego coraz częściej mówimy o komunikacji digital, która łączy tą taką physical communication z digital communication. Nie chodzi też o komunikację. Większość z was zna case e-obuwia, gdzie po połączeniu z CCC, który ma sieć w offline, a ci są w online, to możecie we Wrocławiu pójść sobie do sklepu, zrobić skan swojego rozmiaru buta i do 3 minut przynoszą wam buta, które wybierzecie w digitalu. Albo też pytanie takie do was. Dlaczego nie oglądacie relacji tutaj z tych prelekcji u siebie w biurze przed komputerem? Chociaż w sensie ekonomicznym to się nie opłaca przyjechać tutaj, ale warto. Mam nadzieję, Cezary, że słyszałeś. Następnym jest empatia, o której bardzo często zapominamy. Ci, którzy latają, wiedzą, jaka jest jakość obsługi na lotnisku. Chciałbym wam pokazać, jak może być inaczej. Słuchajcie, zrobię coś, czego nie powinno się robić na prezentacjach. Kamil, nie patrz na to, ale zostało mi troszeczkę czasu, więc chciałem wam pokazać jeszcze jeden slajd. Tylko nie wiem, czy w dobrą stronę przewijam. Właśnie Kamil powinien wiedzieć, że tak można zrobić. Tak? Dobra, to umówmy się, że nie widzieliście tego, jak ja to teraz przeklikuję. Albo będę musiał znaleźć innego, który usunął ten slajd, bo on był dosyć istotny dla całości tej prelekcji. To nie ten. O, o ten mi chodziło. Często robicie badania na swoich konsumentach. Wyniki mogą być zaskakujące nawet dla samych badanych. Dlaczego? Dlatego, że albo używacie nieprecyzyjnych narzędzi, albo nie macie swojej Janiny, która właściwie analizuje te dane. Natomiast czasami błędnie interpretujecie, jak najczęściej spotykają się panie z takimi badaniami swoich chłopaków, mężów, którzy często pytają ich: kochanie, czy jesteś głodna, czy nie chciałabyś kolacji? Na co pani pyta, odpowiada radośnie, że tak. No to jak będziesz sobie robiła, to zrób też i mi. I to jest niewłaściwa interpretacja. Pan Wojciech mógł oszczędzić sobie wydawania na wizytę u ginekologa. Mogliśmy mu też oszczędzić stresu związanego. I dobrze, a zaraz powiem dlaczego. Bo pan Wojtek zamiast chodzić do apteki i kupić test ciążowy, mógł skorzystać z takiej funkcjonalności w katalogu IKEA i zrobić sobie taką próbkę. W przypadku wyniku pozytywnego mógł dostać nomen omen 500 koron szwedzkich na upust na łóżeczko. Czy chcielibyście mieć 100% response rate z komunikacji z waszym klientem? Wystarczy dać klientowi nacisnąć przycisk, a reszta zrobi się już sama. Trzeba ten przycisk mu oczywiście wcześniej wysłać. Exclusive Audi deserves the most exclusive launch. Strictly limited. The first premiere that comes direct to the customer. In the shape of this black cube. One push, and the countdown begins. A GPS signal is transmitted, and the new Audi A8 is delivered to the customer within 90 minutes. For a one-of-a-kind premiere. A 24-hour test drive.
100% response rate przy takim produkcie, gdybyśmy mogli go testować 24 godziny, nie jest wynikiem specjalnie szokującym. Natomiast warto nadmienić, że 24% klientów, którzy zetknęli się z komunikacją mailingową, nie było dla tego produktu wcześniej innej, kupiło ten samochód, czyli konwersja na sprzedaż była niezła. I na koniec empatia, która jest niezmiernie ważna, i dbałość o doświadczenie waszych konsumentów z marką, to jest praca nieustająca i musi być na tym samym poziomie cały czas. Zobaczcie, co się zdarzyło 15 lat później. Good morning. Good morning, sir. Good morning. There you are. Have a nice flight. Thank you. Wersja będzie przycięta, bo jestem po czasie. Także oni tam biegną, dłużej biegną. Muszą włożyć to swój wysiłek, Mr. Smith, żeby uzyskać ten efekt. Mr. Smith Jr., can you look outside, please? There's a Życzę wam na koniec, abyście mieli jak najwięcej tak przyjemnych doświadczeń z marką jak tutaj. I życzę wam również, żeby się wam udawało budować takie doświadczenia waszych konsumentów z marką, którą reprezentujecie. Bardzo wam dziękuję za 20 minut waszej uwagi. Miło było być z wami tutaj jeszcze raz. A żeby ten użytkownik marki Sprawny Marketing miał dobre wspomnienia z nami, to powiem tylko, że jako użytkownik iPhone'a ma dobrą wiadomość. Ten konkretnie, kto ma go w sieci Orange i ma na tapecie czerwoną armatę, cokolwiek ona symbolizuje, to zapraszam, żeby odebrał telefon z moich rąk. Będę się cieszył, jeżeli wyłączy w swoim Apple Watch funkcję Znajdź mojego iPhone'a, bo telefon jego dzwoni już od ostatnich 30 minut. Tymczasem, a propos różnych ciekawych doświadczeń, zwróćcie uwagę na pakunek, który mam w ręku.